Cześć! Gdzie szukać wykonawców zleceń? Gdzie szukać copywriterów? Zapraszam serdecznie! No i takim pierwszym miejscem, w które ja skierowałbym się, gdybym miał szukać dla siebie copywritera, byłyby z pewnością grupy na Facebooku, grupy dedykowane copywriterom i zleceniodawcom, w których możemy znaleźć ogłoszenia zarówno jednych, jak i drugich. Wrzucenie ogłoszenia w takiej grupie gwarantuje, zależnie od okresu, od kilkunastu do myślę nawet kilkuset zgłoszeń różnych osób i wówczas pojawia się problem bogactwa, problem tego, kogo wybrać, bo przy takiej dużej ilości zgłoszeń może to być wbrew pozorom problematyczne. Takie grupy znajdziesz wpisując po prostu w wyszukiwarkę Facebooka zlecenia dla copywriterów, copywriting, SEO copywriting, zlecenia na teksty i tak dalej. Jest ich przynajmniej z 10 takich w miarę sensownych. Druga rzecz to Oferia. Ostatnio może już troszeczkę straciła. Kiedyś to było miejsce numer jeden, które bym rekomendował. Natomiast ciągle na Oferię można wejść, można wrzucić swoje ogłoszenie i otrzymać tam od kilku do kilkunastu odpowiedzi na zgłoszenie. Dodatkowo każdy profil jest tam oznaczony, więc od razu mniej więcej wiesz, czy masz do czynienia z kimś, kto pisze fajne treści, czy nie do końca. Rzecz następna to forum optymalizacja.com. Jest to forum, które przeznaczone jest tak naprawdę głównie dla pozycjonerów, dla przedstawicieli branży SEO. Natomiast znajduje się tam dział, w którym są zlecenia, no i ogłaszają się tam zarówno copywriterzy, jak i osoby, które po prostu copywriterów szukają i można z tego skorzystać. Raczej w kwestiach SEO copywritingowych, raczej w kwestiach tworzenia treści niższej jakości, natomiast warto wrzucić swoje ogłoszenie, a nuż ktoś ciekawy może się tam pojawić. Rzecz następna to przeszukiwanie stron i blogów copywriterów. Wymaga to od Ciebie już troszeczkę więcej czasu, natomiast daje dużą szansę, że znajdziesz osoby, które są naprawdę dobre. Jeżeli zależy Ci na fachowym wykonawcy, jeżeli zależy Ci na tym, żeby to był profesjonalista, no to warto poszukać kogoś, kto zostawia po sobie ślad w internecie, kto prowadzi bloga, na którym dzieli się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, a także pokazuje swoje dotychczasowe realizacje. To będzie dobry wybór poszukać po prostu blogów copywriterów. Jeżeli myślisz o współpracy w nieco szerszym zakresie niż kilka tekstów, można pomyśleć o tym, żeby stworzyć swoje ogłoszenie w formie ogłoszenia o pracę. I tutaj w grę wchodzą różne, tutaj w grę wchodzi kilka możliwości tak naprawdę. Natomiast no, nie rekomenduję Ci wrzucania ogłoszenia na największe portale, gdzie takie ogłoszenie może kosztować 500 zł albo i lepiej. Natomiast regionalne serwisy, tak jak na przykład w Gdańsku mamy trójmiasto.pl, z rozbudowanym, całkiem rozbudowanym działem ogłoszeniowym, można tam wrzucić za jakieś śmieszne pieniądze swoje ogłoszenie o pracę i również gwarantuje to uzyskanie kilku kandydatur. To jest ciekawa opcja, nie musisz się wiązać z tym, nie musisz wymagać od kogoś przesyłania CV, wystarczy, że w takim ogłoszeniu podasz jakieś wytyczne, podasz czego oczekujesz, poprosisz o próbki portfolio, choć nie jest ona najlepszym wyznacznikiem, ona nie jest najlepszą metodą weryfikacji tego, ale o tym może w innym odcinku. Tak czy inaczej, jeżeli myślisz o współpracy z copywriterem w szerszym zakresie, warto rozważyć strony z ogłoszeniami o pracę. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj Rocket Jobs. To jest portal, który nie dość, że możesz na nim znaleźć, czy możesz wrzucić ogłoszenie z kilku branż, z tych takich branż związanych z internetem, to oni jeszcze dodatkowo dbają o promocję tych ogłoszeń, wrzucają je w różnych grupach i tak dalej. Także to jest bardzo fajne miejsce. Jeżeli myślisz o ogłoszeniu, Rocket Jobs serdecznie Ci rekomenduję. No i to tyle z tych propozycji, które na dzisiaj przygotowałem. Prawie, bo mam jeszcze opcje dla osób, które chcą rozpocząć współpracę z copywriterem instant albo nie chcą przegrzebywać się przez dziesiątki czy setki spływających zgłoszeń. Możesz skorzystać z kogoś, kto ma doświadczenie i w pewne ręce oddać usługę przygotowania tekstów. Myślę tutaj oczywiście o skorzystaniu z oferty mojej agencji Text for SEO, txt4seo.com.
www.kurierwolontariat.pl. Ten adres znajdziesz również w opisie tego odcinka. Jeśli chcesz po prostu coś zlecić, możesz skorzystać z naszych usług. Możemy zrobić Ci bezpłatną wycenę. Zobaczysz sobie, jak to mniej więcej wygląda. Dziękuję, to tyle w tym odcinku i do zobaczenia niedługo. A właściwie to do usłyszenia.